to jest kwestia teraz tylko i wyłącznie obsługi poszczególnych elementów, gdyż celowniki zostały zmodernizowane i także inne elementy. Największym wyzwaniem podczas szkolenia jest tak naprawdę końcowy etap szkolenia, który już jest zakończony etapem szkolenia na symulatorach i dalsza część to już jest strzelanie z tego czołgu. Tak, znajdujemy się na dziale szkolenia mechaników uzbrojenia. Na naszym dziale szkolą się mechanicy uzbrojenia, którzy będą obsługiwać wieże, jak i system kierowania ogniem, usuwać podstawowe naprawy, usterki. Szkolenie trwa w zależności od rodzaju czołgu, ale średnio od 3 miesięcy do pół roku. Tak. Odpięte? Taka chwila jeszcze. Każdy rodzaj czołgu z rodziny grupy Leopard 2.4, 2.5PL to są całkiem inne czołgi pod względem wyposażenia, jak i obsługi i naprawy systemu wieżowego. Tak? Tu mamy 3 różne czołgi i każdy kurs trwa inaczej, inny zasób wiedzy.